Już w połowie lipca w Radotkach odbędzie się zupełnie nowe wydarzenie na terenie powiatu płockiego, Festiwal Wibracje. Po raz pierwszy odbędzie się on na terenie gminy Brudzeń Duży. Przygotowania wkroczyły w kolejny etap. W tej chwili już domykamy program. Jesteśmy na takim etapie, że praktycznie mamy zamknięty cały harmonogram wykładów, warsztatów, koncertów we wszystkich 10 strefach. I intensywnie komunikujemy teraz to, co się dzieje, to co się będzie działo w tym roku na festiwalu. Także mogę serdecznie zaprosić na naszą stronę internetową, do naszych mediów społecznościowych, bo tam w tej chwili praktycznie codziennie, co drugi dzień pojawia się nowa postać z opisem, z wyjaśnieniem, czego będzie dotyczył wykład, warsztat, który dana osoba będzie prowadziła. Mamy sporo nowości ciekawych w tym roku. Festiwal Wibracje co roku przyciąga kilka tysięcy osób. To warsztaty, spotkania, yoga, muzyka. Propagujemy zdrowy styl życia, blisko natury, przekonują organizatorzy. W tym roku doktora Bartosiewicz po raz pierwszy będzie mówił m.in. o gospodarce globalnej, o cyfrowym pieniądzu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Centrum Kopernika. Udało nam się ściągnąć doktora Tomasza Millera, który będzie mówił o największych zagadkach fizyki, o ciemnej energii, o ciemnej materii. Także w tym roku w tym programie będzie trochę ciekawych nowości. I oczywiście stałe elementy gry, czyli sporo fajnych rzeczy związanych z ekologią. No i już od kilku dni mamy potwierdzony udział Leszka Możdżera. Leszek Możdżer był na festiwalu Wibracje 3 lata temu. Gościliśmy go wówczas z koncertem, który wykonał na dwóch fortepianach w stroju 432 i 440 Hz. W tym roku poszliśmy duży krok dalej, bo też będzie grał na dwóch fortepianach. Ale jeden fortepian to będzie klasyczny fortepian 12-oktawowy, a drugi fortepian 10-oktawowy, który jest jedynym takim instrumentem na całej ziemi. Wśród festiwalowych atrakcji także te przygotowane przez osadę Młynarza, gdzie festiwal będzie miał miejsce. Jest strefa ruchu, strefa tantry, jakieś takie różne strefy w ramach festiwalu, natomiast ja też liczę, że uczestnicy skorzystają ze spływów kajakowych, które na Skwie Prawej są fajnym przeżyciem, bo ta rzeka jest dzika i bardzo urokliwa. I też mamy takie tory przeszkód dla dzieci, dla dorosłych, więc jak ktoś będzie chciał zażyć oprócz sfery ducha również aktywności fizycznej, to na pewno też będzie dla niego fajna oferta. Też czuję osobistą satysfakcję z tego tytułu, że taką imprezę tu udało się przyciągnąć. Dlaczego tak? Bo jak przeczytałem opinię, czy też prześledziłem historię tego festiwalu, to dla wielu uczestników stałych zresztą bywalców jest to przeżycie życia. Oni cały rok czekają na to, żeby się na tym festiwalu pojawić. Jest dużo też takich opinii, że ci, co byli po raz pierwszy na takim festiwalu, to stwierdzili, że on zmienił ich życie na lepsze, więc przyjść, poczuć tą wibrację, niech pozostanie na dłużej. Ja też myślę, że dużo dobrego takie przedsięwzięcie wniesie tutaj. Nie tylko do osady Młynarza, ale do całego regionu, bo już jest bardzo dużo telefonów ludzi z zagranicy, którzy szukają miejsc noclegowych. Ja w tej chwili z gminą rozmawiamy, żeby utworzyć jakąś platformę do kontaktu, bo ludzie chętnie przyjmą turystów, a to są tacy ludzie świadomi, którzy wolą gdzieś, nie wiem, agroturystycznie pokój dwa niż tam gdzieś w hotelu daleko w luksusach, bo im zależy na klimacie i magii tego festiwalu. Festiwal Wibracje zaplanowano w dniach 16-21 lipca w Radotkach. Szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie na stronie wibracje.com.pl. Tu również można kupić bilety na to wydarzenie.